Witam Was. Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie, jak rozwiązywać zadania z pierwiastkami oraz z potęgami. W zadaniu pierwszym chciałbym przypomnieć pracę z potęgami. Przy wszystkich tych przypadkach wykorzystamy jeden wzór, a mianowicie, gdy mamy takie same wykładniki potęg, a różne ich podstawy, czyli A do potęgi n razy b do potęgi n to się równa a razy b nawias, wcześniej to mogę wykonać, do potęgi n. I teraz przechodzimy do zastosowania. Podstawy, czyli mogę wymnożyć najpierw, ponieważ mam takie same wykładniki, to mogę najpierw wymnożyć podstawy, a wynik podnieść dopiero do potęgi. 6 razy 8 będzie 48 do potęgi 8. 9 razy 5 45 do potęgi 8. No i teraz mogę spokojnie porównać ten iloczyny, gdyż wykładniki mam takie same, to ta liczba jest większa, której podstawa jest większa, czyli stawiamy znak taki. W drugim przypadku zastosujemy ten sam wzór. Wykładniki mamy takie same. Czyli wymnażamy podstawy. Minus razy minus da nam plus. 1 razy 1 da nam 1. 2 razy 3 da nam 6. 6. I tu mamy do potęgi 6. Natomiast w tym przypadku minus, mamy te same wykładniki, czyli wykładnie potęgi 5. Stosujemy również ten sam wzór. Minus razy minus da nam plus. 1 razy 1 da nam 1. 2 razy 3 daje nam 6. Tym razem do potęgi 5. No i teraz, żeby stwierdzić, który ułamek jest, która potęga jest większa. Przyglądając się wcześniejszemu przykładowi, pewnie stwierdzilibyśmy, że ta, gdyż mamy wyższą potęgę. Niestety nie. Trzeba być przy tego typu przykładach bardzo ostrożny. Dlaczego? Dlatego, że podstawa potęgi, czyli ułamek 1 szósta, ona jest, zauważcie, wspólna w jednym i w drugim przypadku, jest mniejsza od jedynki. Jest mniejsza od jednej całości. I to jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli mam ułamek mniejszy, jest ułamek mniejszy od jednej całości, to właśnie jeżeli podniesiemy do potęgi, to my również otrzymamy ułamek. A kiedy ułamek jest większy? Jeżeli będziemy mieć takie same liczniki, to ten ułamek jest większy, którego mianownik jest mniejszy. Przykład 1 czwarta i 1 druga. Jedną czekoladę dzielę na 4 części, jedną czekoladę dzielę na 2 części. Gdzie dostanę więcej? No, gdy podzielę na dwie osoby. Mniejszy mianownik daje mi większy ułamek. I to samo jest tu, bo tu będę miał 6 podnieść do potęgi 6. Licznik nie ma większego znaczenia, bo tu jest 1 i tu jest 1. Czyli 1 do potęgi 6 będzie 1, 1 do potęgi 5 będzie 1. Natomiast ważny jest mianownik. 6 do 6, 6 do 5. 6 do 6 będzie większym
większą liczbą, czyli tu będzie mianownik większy, a tu mianownik mniejszy. Gdzie mianownik mniejszy, tam ułamek większy, czyli w ten sposób stawiamy znak. I ostatni przykład. Stosuję wzór, też ten wzór, co mam tutaj, czyli będzie wykładniki takie same, to wymnażamy. 2 razy 3 będzie 6 piątych. Do potęgi 9 i 18 dwudziestych do potęgi 9. Mamy wykładniki takie same, no to jeżeli wykładniki mamy takie same, to ta liczba większa, której mianownik jest większy, zwłaszcza że tu mam mianownik większy od jednej całości, czyli na pewno w ten sposób. Dobrze, moi drodzy, tu Wam pokazałem, jak rozwiązywać tego typu zadania. Na kolejnym, w tym miejscu macie analogiczne zadania, jak te, które przed chwilą rozwiązaliśmy. Chciałbym, abyście je zrobili samodzielnie. Możecie oczywiście korzystać z filmu, żeby Wam się to było ułatwić pracę. Czekam na rozwiązania. Przechodzimy do kolejnych zadań. Na podstawie informacji w ramce ustal liczbę poprawnych oszacowań. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, to nie jest łatwy przykład, bo my mamy pierwiastek z 20 plus pierwiastek z 200. Tu mamy sumę pierwiastków, których do siebie nie możemy dodać, bo dodawać możemy tylko wtedy, kiedy mamy takie same pierwiastki. Moglibyśmy spróbować wyciągnąć pierwiastek, ale pierwiastek z 20 to jest 2 pierwiastki z 5, a pierwiastek z 200 to by było 10 pierwiastków z 2. Nic nam by to nie dało, gdyż mamy znowu różne pierwiastki, więc ich do siebie dodać nie możemy. Byłaby to daremna praca. Więc jak rozwiązać takiego typu zadanie, nie zgadując odpowiedzi? Moi drodzy, musimy przeanalizować i tak naprawdę każdy z tych przypadków rozbić. Czyli to będzie jedna nierówność, a tu będzie druga nierówność. Jeżeli obie nierówności będą prawdziwe, to całe to zdanie będzie prawdziwe. Zatem zapiszmy to. Mamy 18. Ma być mniejsze od pierwiastek z 20. Dodać pierwiastek z 200. Czy to jest prawda? Przyjrzyjmy się. Pierwiastek z 20. Tu mamy nierówność w tę stronę obróconą, więc ja muszę takich nierówności szukać. Tu są te nierówności. Tu mam tę nierówność. Czyli pierwiastek z 20 to na pewno więcej. A skoro więcej, to ja sobie odsunę to. Odsunęło mi się nie to, co bym chciał. Sobie wymarzymy, zrobimy miejsce, to miałem w jednym 18, tam żebyście to widzieli. Pierwiastek z 20 to na pewno jest więcej niż pierwiastek z 4. To moje przesuwanie nam się tu przesunęło. Ja to wymarzę.
Więc spokojnie mogę tutaj wpisać, mam tą nierówność, czy na pewno to będzie pierwiastek z 20 będzie większy od 4, a pierwiastek z 200 będzie większy od 14. No a jak widzimy, 4 plus 14 daje nam właśnie to 18. Ale ta nierówność została tutaj zachowana. Czyli jest to na pewno liczba większa. Tu jest prawda. To sprawdźmy teraz z drugiej strony, czyli tu. Pierwiastek z 20. Dodać pierwiastek z 200. I teraz tak z tego będziemy korzystać. Czyli pierwiastek z 20, skoro to jest suma, no to jeżeli ja zwiększam sam pierwiastek z 20, szacuję od góry, to cała suma mi się też zwiększy, więc stosuję nierówność. Na pewno będzie pierwiastek z 20 jest mniejszy od 5, czyli mogę tutaj wpisać 5. Dodać, a pierwiastek z 200 jest mniejszy od 15, czyli mogę wpisać 15, a to się równa 20, czyli zaszła mi też ta nierówność, tu jest ta nierówność, pierwiastek z 20 plus pierwiastek z 200 jest mniejsza od 20, też prawda. Zatem z tego wniosek wypływa taki, że to pierwsze zdanie jest zdaniem prawdziwym. Jest to zdanie prawdziwe. Dobrze, to ja sobie teraz to zmarzę, żeby mieć miejsce do pracy. No to przechodzimy do iloczynu, oszacowania iloczynu. Z iloczynem będzie tak, podobnie jak z sumą. Gdyż tak samo to działa, że ja będę tutaj większe liczby dodawałem do siebie, no to wynik musiał być większy. Jeżeli będę mnożył większe liczby, no to wynik musi być większy. Jak będę mnożył mniejsze liczby, to wynik musi być mniejszy, więc zasada bardzo podobna. To zaczynamy od pierwiastek. Sprawdzamy tę część. Pierwiastek z 20 razy pierwiastek z 200. Ok. Pierwiastek z 20. No to szacujmy. Czyli tym razem znowuż korzystamy z tej części. Na pewno iloczyn wymnożenia, wynik z iloczynu tych pierwiastków będzie większy od iloczynu takiej liczby jak 4 razy 14. A 4 razy 14 to jest 56. Czyli widzimy, że pół prawdy już na pewno mamy. To zobaczmy, co z drugiej strony nam wyjdzie. Natomiast na pewno ten iloczyn będzie mniejszy od 5 razy 15. 5 razy 15 to jest 75. Zatem zdanie jest też prawdziwe z obydwu stron. No i pozostało nam ostatnie, chyba najtrudniejsze do sprawdzenia. Bo tu się troszkę inne rzeczy będą wdrażać. No to sobie zapiszemy. Pierwiastek z 200. Odjąć. Pierwiastek z 20. No to spróbujmy oszacować od dołu.
I teraz pierwiastek, czyli żeby mi wyszedł wynik na pewno mniejszy od tego działania. Żeby mi wyszedł na pewno wynik mniejszy od tego działania, to moi drodzy, co ja muszę zrobić? W tej liczbie, żeby był mniejszy, tu muszę wziąć, może zmienię kolor na te kółka, bo mi to, czyli tu muszę wziąć liczbę, skoro chcę wynik mniejszy, to tu wezmę liczbę najmniejszą, najmniejszą, czyli najmniejsza z oszacowania 200 to będzie 14, czyli wezmę 14, a tu muszę wziąć największą. Bo zresztą zobaczcie, jak wezmę o 14, jakbym od 14 odjął 4, to by mi wyszło 10. A jak od 14 odejmę 5, czyli najgorsze, tą gorszą jakby część, to mi zostanie tylko 9. Czyli jak ja mam mieć pewność, że to jest mniejsze, to muszę odjąć, wynik jest mniejszy, bo nie interesuje nas mniejsze poszczególne elementy, tylko ilość, różnica musi być mniejsza. Zatem tu muszę wziąć liczbę większą z dwóch, czyli wezmę piątkę. Tu wziąłem 14, a tu wziąłem piątkę, czyli będzie 14 odjąć 5. A 14 odjąć 5, na pewno ta różnica jest mniejsza od tej różnicy. Od różnicy z odejmowania 200 odjąć pierwiastek, z 200 odjąć pierwiastek z 20. A to już wiem, mogę policzyć, że to jest 9. Czyli jak widzimy, ta nierówność jest spełniona. Na pewno. No to sprawdźmy jeszcze, czy z drugiej strony będzie też spełniona. Oj. I teraz, moi drodzy, ja chcę uzyskać różnicę, która będzie na pewno większa od tej. Czyli muszę wziąć jaki przypadek? Tutaj wziąć jak największą możliwą liczbę. Czyli mam możliwą, to będzie 15. Odjąć. A nie wróć. Poprawka. Bo ja chcę sprawdzić, czy to jest zawsze możliwe. Ja bym zrobił 15, odjąć 4, tu wezmę sobie najmniejszą. To by mi wyszło, że jest to zdanie też prawdziwe. A niestety nie. Tutaj też, moi drodzy, tutaj jest też poprawka. Pierwsze dwa były dobrze, ale tak jak mówiłem, to jest najtrudniejszy przypadek. Bo ja muszę pokazać, że może się zdarzyć sytuacja, kiedy mi się zepsuje. Czyli wiemy, że pierwiastek z 200 jest na pewno większy od 14, ale mniejszy od 15. Czyli wezmę sobie, patrzę, jak mi się to nagrywa. A nie, jednak dobrze to było. Tak, to jest na pewno wynik mniejszy od tej różnicy. Jest to 9, a teraz mamy od 15 odjąć, żeby było na pewno większe.
No to muszę odjąć 4. Czy będzie 15? Odjąć 4. Na pewno jest to większe od różnicy tych dwóch liczb. A to jest 11. Czyli nierówności są zachowane. I też w takim razie jest to zdanie prawdziwe. Zatem wszystkie zdania okazały się prawdziwe, czyli odpowiedź A jest odpowiedzią w tym przypadku prawidłową. Analogicznie jak wcześniej, chciałbym, abyście rozwiązali te przypadki. Pewnie największy typ będziecie się zastanawiać w podpunkcie ostatnim, ale myślę, że sobie poradzicie. Przejdźmy do kolejnego. Wskaż parę liczb, między którymi na osi liczbowej znajdują się dokładnie jedna liczba naturalna. Mamy pierwiastek z 80 i mamy pierwiastek z 99. No wiemy, tutaj blisko jest pierwiastek z 81, się na pewno zmieści. Dlaczego wybrałem ten pierwiastek z 81? No bo to jest 9, czyli na pewno mi się zmieści. No kolejna z liczb naturalnych, to by był pierwiastek, to by była liczba 10, a liczba 10 to jest pierwiastek ze 100. Czyli troszkę myszką się źle pisze. Jest większy od pierwiastka z 99, więc na pewno nie skakuje nam w środek. Mniejsza od 9 liczba naturalna to będzie 8. 8 to jest pierwiastek 64, czyli mniejsze od 80. Na pewno, no proszę, czyli już mamy rozwiązanie, będzie to odpowiedź A. Tak. Sprawdźmy sobie jeszcze, żebyście lepiej zrozumieli pozostałe. Pierwiastek z Czech. Czyli możemy tu włożyć. Liczba większa od pierwiastka z Czech będzie pierwiastek z czterech. Jest mniejszy od pierwiastka z 18. Pierwiastek z czterech. A pierwiastek z czterech to jest 2. Kolejna. Pierwiastek z 9, no to jest 3. I tu jeszcze mogę włożyć pierwiastek z 16, a to jest 4. Czyli widzimy tutaj między pierwiastek z 3, a pierwiastek z 18 mogę włożyć aż 3 liczby naturalne. Tutaj już widzimy, że pierwiastek z 16, czyli 4 nam wskoczy. No i piątka, bo to będzie pierwiastek z 25. I między dwójkę pierwiastek z 2 a pierwiastek z 10 na pewno nam wskoczy pierwiastek z 4 i pierwiastek z 9, czyli to będzie 2 i 3. Widzimy, że tu wszędzie mogłem więcej liczb naturalnych, tylko w tym przypadku jedną liczbę naturalną. Moi drodzy, analogiczne zadania macie tu na dole. Tym razem to zadanie jest tutaj na dole. No troszkę podniosę, żebyście widzieli. Możecie sobie zrobić stop klatkę i rozwiązać zadanie. Zdanie czwarte. Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej. Co zrobić w takiej sytuacji? Moi drodzy, wykonać po prostu działania. Pod pierwiastkiem mam 81 czwartych. No to muszę wyciągnąć całość. 81 dzielone na 4 to będzie 20 i 1 czwarta. Czyli to będzie pierwiastek z 20 i 1 czwarta. Pierwiastek 0,5
Żeby to realnie oceniać, to chciałbym mieć wszędzie taki sam pierwiastek, czyli muszę wciągnąć podpierwiastek, czyli będę musiał podnieść do kwadratu, bo mam pierwiastek drugiego stopnia, czyli 0,5 razy 0,5, 5 razy 5, 25, dwa miejsca po przecinku, czyli będzie 0,25. Tu już mamy pod pierwiastkiem, no i jeszcze trójeczkę pod pierwiastek ściągniemy, czyli 3 do kwadratu, 3 razy 3 to 9. Uporządkuj liczby od najmniejszej. No jak widzimy, tu mamy liczbę najmniejszą, czyli to będzie pierwsza, a może nie tak, jednak przepiszemy, bo wyjdą z tego jakieś ułamki, czyli najmniejsza liczba to będzie pierwiastek. A źle, jest to liczba najmniejsza, tylko tak jak zawsze mówiłem na lekcji, to są działania pomocnicze. My zapisujemy liczbę pierwotną, czyli najmniejszą liczbą jest liczba 0,5. I tak proszę na sprawdzianie na egzaminie zapisywać. Tutaj ze średnikiem, dobrze, żeby się z przecinkiem nie myliło. Czyli ta liczba już nie mamy. Przyglądamy się pozostałym. No to widzimy, że najmniejszą będzie pierwiastek z trzech całości i jednej drugiej. Kolejna, tej już nie ma. No to patrzę, no tutaj, pierwiastek sześciu. Pierwiastek z sześciu. Pierwiastek z dziewięciu. No i ostatnia, mi został pierwiastek 81 czwartych. Dobrze, tak mamy rozwiązane. Dla Was przykład na dole. Życzę dobrej zabawy. I ostatni przykład, który ja Wam chcę pokazać, jak rozwiązać, a Wy rozwiążecie sami. Analogiczny przykład. Mamy, wykorzystując odpowiednie oszacowania, uzasadnij, że 10 razy pierwiastek z 30 jest różny od pierwiastku z 300. Moi drodzy, nic prostszego. Nie trzeba się tu nic opisywać, zastosujemy zwykłą matematykę. 10 razy pierwiastek z 30. Czyli zaczynam od jednej ze stron. I tym mam pokazać, że jest różne, więc zapewne wyjdzie mi coś innego niż pierwiastek z 300. Na tę chwilę to bym po prostu zapisał 10 pierwiastków z 30. No ale ja chcę coś z tym więcej zrobić. Więc mogę wciągnąć dziesiątkę pod pierwiastek. Czyli zamienić dziesiątkę na pierwiastek ze 100. 10 do potęgi drugiej, czyli 10 razy 10. Jest to pierwiastek ze 100. No a teraz, skoro już pierwiastki mam tego samego stopnia, to mogę je przez siebie wymnożyć. Czyli to będzie pierwiastek z 3000. 100 razy 30, 3000. A to jest na pewno różne niż pierwiastek z 300. Dobrze. No i tu macie analogiczne zadanie. Myślę, że sobie bez problemu poradzicie. Oprócz tych zadań, które tutaj Wam pokazałem, dorzuciłem jeszcze kilka ze stron OK. Niech z niektórymiśmy się już kiedyś spotkali na zajęciach. Proszę je wszystkie rozwiązać i przysłać mi w dniu 19 marca do godziny 18 wszystkie zadania. Pojawiło się pytanie, czy będzie to oceniane. Tak, będzie to oceniane. Obowiązkowo macie przesyłać te zadania. Dziękuję i do usłyszenia.